Marek Klusek, lekarz ratownictwa medycznego szpitali tczewskich, otrzymał honorowe odznaczenie Laur Pacjenta 2014 w ogólnopolskim plebiscycie medycznym. Rozstrzygnięta została druga edycja internetowego ogólnopolskiego plebiscytu medycznego Laur Pacjenta. To specjalne miejsce w internetowej przestrzeni, gdzie mogliśmy wybierać najlepszych przedstawicieli branży medycznej w dwóch kategoriach – lekarze oraz placówki medyczne. Mieliśmy niepowtarzalną okazję oddania swojego głosu na lekarza, który cieszy się największym zaufaniem na przychodnię lekarską, w której najłatwiej dostać się do specjalisty. W województwie pomorskim w kategorii lekarz specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej zwyciężył Marek Klusek, lekarz medyczny ratownictwa medycznego przy szpitalach tczewskich. Od lipca do połowy grudnia ubiegłego roku na stronie internetowej Laur Pacjenta pacjenci głosowali i spośród tych lekarzy, którzy udzielali im pomocy, no wybrali tych, do których mają największe zaufanie. W województwie pomorskim jest to grono około 12-13 osób bodajże. Jest tam 5 lekarzy stomatologów i 7 lub 8 lekarzy medycyny. O mojej specjalności medycyny ratunkowej zostałem wyróżniony tylko ja. Głosowanie na wybranego lekarza czy placówkę medyczną to niewątpliwie wyraz naszego zaufania, ale też uznania zasług za swoisty drogowskaz dla innych pacjentów, którzy stanęli przed koniecznością wyboru lekarza czy przychodni. Nie chcę, żeby to zabrzmiało górnolotnie, ale tak czasami mi przychodzi do głowy, że dla takich chwil się pracuje, tak? Bo jakaś satysfakcja, powiedzmy, finansowa z pracy jest ważna, ale jeśli ktoś lubi to, co robi, a szczególnie taką specjalizację jak medycyna ratunkowa, to jest istotne właśnie zaufanie ze strony pacjenta, akceptacja tego, co się robi. Laur Pacjenta pełni jednocześnie rolę godła jakości, dzięki któremu szukający fachowej opieki medycznej pacjenci w pierwszej kolejności przyjdą po nią do uhonorowanego lekarza. Marek Klusek jest bardzo pracowitym lekarzem. Pracuje nie tylko w Tczewie i z pewnością głosujący na niego wzięli pod uwagę i jego wszechstronność. Tczew jest moim miejscem, od którego zacząłem swoją, powiedzmy, karierę zawodową. Jestem tu już 18 lat, więc tu przede wszystkim jestem związany, ale pracuję też w Gdyni, w Sorze, pracuję też w województwie łódzkim, w firmie zajmującej się ratownictwem medycznym. I to wszystko, myślę, samo to, że to był ogólnopolski, myślę, że ludzie stamtąd też w jakimś stopniu głosowali, bo kawałek zdrowia i swoich umiejętności człowiek tam zostawił, żeby te kilka istnień ludzkich uratować. Na pracę lekarza ratownictwa medycznego składa się nie tylko jego wiedza i umiejętności, ale zaangażowanie całego zespołu spieszącego do poszkodowanego. Na pewno ten czynnik czasu jest bardzo istotny i on rzutuje na to, jak duże szanse na udzielenie pomocy mamy. Jest to taka specjalizacja, która wymaga specyficznych predyspozycji. No, jak to mówi mój kierownik specjalizacji, trzeba mieć to coś.